Co kurwa? Spierdalaj! Cześć, to ja upiór w kolejnym odcinku z serii World of Tanks. Sorry, ale muszę ściszyć. Właśnie dzisiaj będzie odcinek poświęcony Shermanowi Trójce. Czołgowi średniemu piątego poziomu, brytyjskie drzewko. No dobra, zaraz, może tu jakiś opis jest. W ogóle jak on się tam, jaki opis ma ciekawy. Czy w ogóle ma jakiś. Kurna mać, dawaj mi tu. Amerykański czołg średni M4A2 był wyposażony w silnik diesla i dostarczony do Wielkiej Brytanii w ramach umowy Lend-Lease, gdzie został ochrzczony jako Sherman 3. W ciągu wojny dostarczono do Wielkiej Brytanii ponad 5 tysięcy tych czołgów. Tak, a szczerze, jak się nim gra? Jeżeli macie stoka... To jest dramat, kurwa! Jeżeli natomiast robicie sobie gąsienicę, a potem sobie zaczniecie robić 105 mm działo, czyli trollgana, będziecie mieli nawet całkiem dobry medzik do nawalania się. Ale co? Trzeba wiedzieć, że ten cały pancerz to jest jakiś... absurd. To jest absurd. To jest miękki pojazd. On całkowicie z każdej strony może wam przyjąć bułę od wroga. Czy to dolna płyta, czy to górna płyta, czy tutaj, czy wieża, czy bok, czy tył. Tutaj, tu. Pod spodem oczywiście też, boki, bok wieży, przód wieży, tu wszystko jest dla... Wszystko da się przebić spokojnie, każda piątka go przebije, nawet czwórki go przebijają. Więc raczej to jest pojazd nie na pierwszą flankę, tylko raczej tam gdzieś bardziej z tyłu. Do nawalania się z jakimiś TDK-ami, z innymi medami, nawet artylerią możecie to rozwalić. Losowanie takie można powiedzieć, nie za mocne, nie za słabe, tylko znowu jest 4 szóstki, chociaż lepiej niż jeszcze te kołowce są całe przeklęte. Fuck you, kołowce. Chociaż te kołowy to jest i tak jest zbalansowane, tylko dalej potem jest dramat. To jest 3 kółka mają, to nagle tetrak nie ma, tetrakowanie nie ma sensu. Bo lajta zdetrakujesz, to jeszcze postoi trochę i go ten, można dobić, a... Jak chcesz z tym walczyć, to już to jest dram. Absurd. WG zbalansuj to albo wywal. Ale pewnie tak tego nie zrobił. Bo arty też nie ruszy. Arty też tylko może zbalansować. Bardziej zbalansować. I tak naprawdę, gdzie mam pojechać? Mam dobrą depresję, minut 10 armaty. Czyli tym można nawet na pagórach sobie jeździć. Akurat widzę, że u nas przeważnie to nie jadą tam, więc ja upilnuję tamtą flankę, jako snajper bardziej. Może z T67 M3 i sobie postrzelamy tam. T28 już raszuje, więc trochę głupio pojechał. Gdzie głupio pojechał? Dostał kilka pół, zaraz zdechnie. Tylko tam Cichenasz coś też za bardzo nie pojechał dobrze. O, luksy. Ale 12 te powinien mieć tam, a nie, to jest taka równa walka bardziej. No nie, no dobra, MT-25 jest lepszy. O, AMD-ek załatwi tego. Tylko u nas Ciche, a u nich luks. No ale luks jest to groźniejszy. A jednak T28 żyje. Trzeba uważać, bo to nie jest taki twardy przeciwnik. To jest raczej łatwe coś do ubicia. O. Ale to wali jakieś mało, strasznie śmieszne obrażenia. 190... No, te debile to nie umią jeździć, widać. Kuźwa... jakieś chyba trzeba mieć szkolenie w sprawie wprowadzenia czołgu w World of Tanks, bo naprawdę, kurna, w grze nie umie się jeździć nawet czołgiem. Dobra, ta fałka tam, uwaga, jedzie, pancer. Dobra, już tam się nim zajmują.
Pancer 4 tam jedzie, zaraz go może strącą. Zdejmą go może, tam ten jest. Light tank, tam dwa light tanki są. Jeszcze średniak, a ten się utopił. Debil. Podejrzewam, że on tam może przejechać, z drugiej strony. Nie, nie pójdzie, ha ha ha. Tak, tutaj o. Tu nikogo nie ma, tu może, więc dostał. Tylko nie wiem, który to jest, a nie, jest tylko jeden. Ten komarek jest tylko jeden. Ten jeszcze przywalił sobie. Teraz można tak bliżej tu podjechać. Tylko żeby sojusznicy myśleli, a nie grali jak boty. Dobra, ja tu się zajmę tym. O, artyleria by mnie strzeliła. O kurwa! A few moments later. Bo tak, potem to można opłaca się robić na przykład radyjko i silniki. Silnik chyba bardziej jest ważniejszy, bo zawsze jak będzie miał lepsze przyspieszenie, to zawsze się cofnie i pojedzie szybciej. Jak trzeba będzie uciekać czy atakować, to zawsze wtedy ta lepsza mobilność się przydaje, nie? O, tu losowanie praktycznie najlepsze, jakie może być. Tak, dwie arty, z czego obydwie mogą być zezowate. U nas lew, więc no to mamy przewagę artyleryjską. Oni mają lepszego TDK-a. HT-ki są tak gdzieś porówno. Meda mają lepszego, no sorry, Skoda T24 chyba jest lepszy od Szerwana, tak jak pamiętam. I byłoby dwa papierowe, ale tamty jest mobilniejszy, chyba ma lepszą celność. LCG Beast, no dla mnie to jest taki mierny pojazd, bo nie ma wieży. Leopard dla mnie był o wiele lepszą alternatywą niż taki LCG Beast. Matylda 4 dosyć tankerski, P26 taki bardziej uniwersalny, STVZ mobilniak dosyć taki lightek, fajny do spotowania, ale jeszcze go sobie przetestuję. Kiedy indziej. Hecerek fajny, przyjemny tank, tylko ja go nie ogarniałem, bo byłem nobem. Marder 30MT to jakiś taki dosyć dobry snajper, SU-85B, no też fajny snajper nawet. A Savik to też, Savik fajny. Dosyć fajny, ale na depresję musi działać, bo wtedy jak na depresję działa, jeszcze jakiś krzaczek przedni musi być, wtedy jest idealny. A20, nie znam niestety. Kecho też nie miałem, Luxa grałem i był fajny. M5 Stuart jest beznadziejny dla mnie. Taki tylko pojazd do wsparcia. Valentine, dobry tanker, ale tutaj jest taki mierny. Aha, sztuk chyba ma trolla, tak mi się wydaje. Też mi się wydaje, że sztuk ma trolla, tylko nie wiem czy na pewno. Dobra, Skody tu. O, jest. A jednak, nie trafiłem. O nie, Lux. Czekaj, kurna mać, cofnął się. O, se pójdę w krzaki i zobaczę, czy pójdzie. Kurna mać, za wolno. Ja coś tam strzela, nie wiem co. O nie, hecer. Zeza mam, albo RNG daje mi Zeza. O. Lol, serio, Widingant, on musi grać na stoku. On musi grać na stoku w takim wypadku, bo to jest niemożliwe, żeby za bardzo, żeby KP1S miał takie coś odwalać. Dostał chyba. A jednak o, P26 się uaktywnił. A jednak ten Churchill 3 nie jest aż taki OP, bo jak pamiętam, to on był mausem, jak grałem dawniej. Na tych czwórkach bardziej tak, bardziej takie na czwórkach to. O, Grille się uparł na mnie i 208 to walnął centralnie mi. Niestety artyleria jest tak upierdliwym klasą pojazdu, że to jest masakra, że większość tak naprawdę tych nowych pojazdów robi się taka upierdliwa, bo denerwująca. O, Valentine tam siedzi.
No to fajnie se pogram. Myślę, że to trzeba tak specjalnie, nie? Że nie, samo nie naprawia. Czy że tam chyba w nazwie miało. Takie śmieszne 32 dostaniesz dzisiaj fraka i będziesz w tyle grał. Nie? Że Arta cię wnerwia, ale co z tego masz? No. No. I to jest artyleria. Fokusuje ci się na najbardziej szczerze... Tak naprawdę najbardziej opłacalny dla niej pojazd. Nie, że tam Churchy stoi i kurczę jest bardziej groźniejszy, bo ma twardszy pancerz i ma plujkę dosyć nawet celną. I taką, no dosyć bardzo celną nawet bym powiedział. To nie uparli się na głupiego Shermana, nie? Bo Sherman ma przesrane, bo Sherman ma kilku wrogów tutaj do bicia. Tu jakiś Czechosłowak go atakuje, tu jakiś kurde Rusek go atakuje, tutaj wszystko go atakuje, a praktycznie tamten pójdzie sobie jeździć dalej, strzelać, nawalać obrażenia i w ogóle, i będzie fajnie i w ogóle, nie? No taka jest logika WG, bo niestety WG nie myśli, nie dba o to, że na przykład taka klasa jest po prostu z wyniku tego, że jest kwadratem, jest na przykład lepsza niż taki Tedek. Wiadomo, tu jest tier różnicy, ale rozumiecie aluzję. Ten sobie nawala, asystuje, w ogóle bez problemu całkowitego, a na przykład taki Eltek musi zapierdziać po całej mapie, spotować i dostawać z asysty. I na przykład natrzepie, nie wiem, tam trzy fragi, a Arta natrzepie, nie wiem, jednego, ale Arta zrobiła więcej asyst, więc jest wyżej w tabeli. Bo też się tak zdarza, że na przykład Arta jest wyżej w tabeli, chociaż mniejsze obrażenia na przykład zadała niż taki Eltek. Nie? I tak też może być. I to dosyć nawet czas, tak od czasu do czasu się pojawiają takie absurdy. Albo na przykład, że nawet Hatek potrafi mieć mniej ten. Robić fajne obrażenia, a tu się okazuje, Arta bardziej asystuje, więc ma więcej tego. Niby fakt, Arta powinna asystować. Ale nie w taki sposób, jak to robi teraz. To widać tak, robimy prawdopodobnie zrobię silnik, bo wiadomo, silnik będzie zawsze lepszy, tylko czy to jest do tego, co mi się wydaje? Nie, do Sextona jest. A powiem, po co do Sextona w ogóle taki dobry silnik? Pewnie. Może dobry, może nie, mam to w dupie. No i wiecie. No i ten pojazd nie jest za taki dobry, mi się wydaje, że powinien dostać trochę buffa do pancerza. Bo te 34, no sorry, ale jest lepszy pod względem pancerza i pod względem działa, że... Tam na starcie jak robicie ruskie drzewko, to od razu macie te 28, przy okazji robicie sobie te 34 i będzie mieć się fajnie. Jak wymaksujecie tego te 28, to będziecie mieli na bank najlepsze działo do... Tak na początek do te 34. Albo potem będziecie mieli fajne, bo to jest plujka taka fajna i można sobie fajnie potrzepać obrażenia. No to co my tu mamy? Takie nie najgorsze, ale jednak złe losowania. KW85 i T150. Na pewno nie chcę z tym walczyć. Z Rudym mogłbym powalczyć, bo Rudy jest tak tylko lekko lepszy od tego 85, ale 85M już jest na pewno na bank lepszy pod większością względów niż 85. Bo sprawdzałem. Nie, i brak amunicji. Jak? Jak? No niestety lewki to są teraz WG, to tak myśli inteligentnie bardzo, że jak to rzuci lewkę do oferty, to nagle ludzi więcej będzie na serwerach. No nawet sam gracz, który gra lewkiem, to wie, że to jest rakotstwo. Jeszcze kołowce totale, ale tam szóstka to jeszcze palicho, ale mówię tu od siódemki tam do dychy mówię, nawet ta ósemka premium. Niby nie są lepsze od tych LTK-ów, ale są bardziej denerwujące. O to chodzi. Bo tak większość graczy tych zapierdziela, dostaje niby w pierdziel, ale nie lubią tego. No po prostu nikt tego nie lubi, tak? Jak ktoś zapierdziać po całej mapie i nie można go nawet utępić. Wytępić, utemperować, w ogóle cokolwiek. I musicie tak kampić, bo to jest gra medem, nie? Bo przeważnie tak med to jest taka alternatywa dla TD-ków, nie? Bo większość, bo część jakaś tam TD-ków jest bez wieży, więc jest płaska, a tu grasz na depresję. Przy okazji trochę się pouczyć, jak się gra lodówką, więc też fajnie, nie? Taka lodówka na piątkach, ale nie jest aż taka mega OP, ale jest dosyć zbalansowana, tylko jej pancerza brakuje, jest na meda.
A jednak 465 ma obręb punktów, ale to... O punkty mi nie chodzi, ale chociaż żeby ten pancerz miał lepszy, ale był trochę wolniejszy. Wtedy byłby spoko nawet. Tylko nie wiem, czy te nerfy to są na przykład dla wszystkich tych modułów, czy to jest tylko na przykład dla Stoka albo Maxa. Mi się wydaje, że powinno być dla Maxa, żeby wiecie, bo Max jest zawsze przyjemny, albo przeważnie. O, tam ktoś jedzie. Tylko kurna, nie mogę strafić, bo mam trolla. O, schowany tam za tymi torami kolejowymi. O, jedzie. Chyba dostał. Albo z odłamków oberwał. Ale co ja tu robię w ogóle? Co ja tu robię? I tak naprawdę na depresję działa, powinienem jeździć, a ja tam stoję tak o. Jeszcze o idu nas. Nie, no to już jest absurd. Ja tam jadę sobie w drugą mańkę. Mobilność mi na to pozwala, więc jadę. Jadę. No nie, premiaki nam załatwili. Super. O, a jednak było dobrze zrobić. Czekaj. Steady. O nie, chinu jest. Czekaj. Chyba dostał, ale może. Fajnie było, jakby ktoś tam wyspotował tego chinu. Nie dostał. Super, LTK nam załatwili. Dwa medy i jednego HTK. To mamy przesrane na wzgórzu. Tylko muszę uważać, bo tu jeżdżą jak te debile. MT-25 tu zaraz wyskoczy. Tylko chwila. Kurna mać, a jednak dostał. Tylko muszę uważać, bo lepka, bo M44 zaraz wyskoczy, więc trzeba uważać. Trzeba bardzo uważać. O, te 150. Tylko nie wiem, czy go trafię. Te wolne pociski. Kupiłeś sobie trolla i teraz masz. Dobra, ten T-150 tam dalej stoi. Tylko by fajnie było, jakby wyjechał. Bym wtedy dostał te obrażenia za niego. Bo ten Sherman to jest serio taki mizerny, taki... T-34 jednak lepszy. Kurwa, dlaczego te ruskie takie dobre są? Taki po prostu logiczne rozumowanie dlaczego. No sorry, to jest prochorówka. Tu się kurwa kampi. Malinówce też. Tak jest zrobiona ta mapa. Jest zesrana. Czemu nie ma Stalingradu, ja się pytam. Będę ja zapierdalał z miękkim pancerzem, nie? A oj stoi. Oj stoi ten. Noob Protection ma jako pojazd, bo jest w chuj twardy, tylko od boku go można przebić. Albo trzeba mieć trolla albo artę. Bo wtedy go przebijasz z każdej strony. No dobra, tam dingi też się zdarzają. Oj, rusz tę dupę, leniwy gnoju. Bo ci wpierdolę. Będę miał w dupie. O. Incoming. Olol. Eltek. O nie, rudy confident. To jest rudy confident. Thanks. And have fun. Jeszcze kawu jeden z golda nawala. Czemu w ogóle mnie to nie dziwi, że już tak gra zaczyna się rakowa robić, że po prostu to jest absurd? Też po prostu ja się dziwię, że w to gram. Takie... Czekaj, w ogóle ile obrażeń zrobiłem? Na pewno mizerne, no, wiedziałem. I się pytam, gdzie jest Stalingrad? Gdzie jest Himmelsdorf bez spotkaniówki na wyższych tierach? Bo tak gdzieś od czwartego chyba tieru to bodajże, albo trzeciego? Się kończy już ten Himmelsdorf tak normalny. A potem dopiero chyba od ósemek się odblokowywuje normalnie, że można sobie zagrać na ósemce na Himmelsdorfie na normalnej bitwie, nie spotkaniówce. Bo to denerwuje, jeżeli grasz takim na przykład ISM, wylosujecie na dziewiątki. No i przegrałem znowu kolejną bitwę. No, spierdoliłem.
No niestety. Jeszcze te 2000, tylko nie wiem na co zbierać. O, mam pomysł. Tak, robię to. Robię to. Ja to robię, ja to czynię. Ja to chcę. O, i teraz mam fajnego pojazdzika. Piździka. W ogóle, która, jak czas wyrabiamy się czasowo? Jeszcze można. No i tak, to jest pojazd, z którym trzeba mieć cierpliwość. Tak naprawdę jego następca raczej nie sądzę, że był lepszy. Jeszcze muszę przetestować te deki brytyjskie. I to nie te tankowe, tylko Archery, Achilles i tak dalej. Może dopiero od Challengera będzie spokój. No, znowu takie średnie losowanie jeszcze na takiej mapce, której nie za bardzo lubię jako granie Altekiem. Już bym wolał na przykład, czekaj, jak to było? Miasto Duchu bym wolał sobie przetestować na lajcie. Tam coś tam grałem na lajcie, ale... nie, tak nie za bardzo wyszło. Muszę sobie poćwiczyć, ale na Altekach nie lubię grać w ogóle. Ja sobie wolę medy jakieś wolne, jakieś hateki, najlepiej takie w chuj twarde jak Maus. TD-ki, jakieś jachtpancery, no jachtpancerką sobie postrzelać tak ze wzgórza. O, to ja lubię, bardzo lubię. Bo to jest po prostu to kwintesencja grania TD-kiem. Takie coś ja lubię, bo na przykład medy z dobrą depresją działa. Że masz te minus 10, minus 12 i kurwa tak. A lights, to się pisze oddzielnie, wiesz o tym, a lights nie ma takiego słowa po angielsku. Niby jestem słaby z Anglika, ale wiesz, takich raczej słów nie ma. Więc wiesz, niby ja jestem słaby z Anglika, ale ty pokazujesz jeszcze niższy poziom. Wyższy tier, ziomuś, wyższy tier, o, szkoda. A mnie nie szkoda. Bo to jest szkoda, imieni nie szkoda. Chodź tu gnoju. Dobra, o, pancerz 4. O, nie? Nie boję się, nie boję się, bo zaraz i tak pierdol dostanę. O nie. To PZ4H, pojebało was. Najebano. Zdychaj. 130, a mu 107. Do 17 dojebał mi. Dostał wąski. A w ogóle co tam mam za zadanie? Jakieś chyba obrażenia zadać. Nie boję się, gdy ciemno. O, żeś ty szmulku. O nie, on wali z golda. Jest śmieciem, oni... Nie, czekaj, jak to było? Gold jest fajny. O nie, ten pies jest upośledzony. No kurwa help mi, ja pierdolę, artlerzysko. Kurwa 3 arty w teamie, żadna nie trafi tam kurwa w tego SU. A to se dalej stoi, chyba podejrzewam, że artyleria spokojnie by mogła go trafić, albo chociaż najebać temu chinu, żeby miał spokój święty. Nie kurwa, będzie napierdalać tam nie wiem gdzie, chuj wie gdzie. Jak się można zmoronić, to już chyba na potęgę tylko. Na potęgę już. Serio, naprawdę. Taki pojazd od przodu to praktycznie jest tak. Tu przebijalny, tu przebijalny, tu przebijalny. Te policzki są twarde jak chuj. Tu też nie jest tak za bardzo kolorowo. Jedynie tu podingasz. A tak to musisz cały łeb wystawić i tu masz 3 weak spoty takie wielkie dosyć. Ten jest największy. Jeszcze masz chujową God Depression. Masz w chuj, chociaż dobre jebnięcie, ale musi cię wylosować na czwórki. A jeżeli grasz na twierdzy, to chuj wie. Ja nie wiem, czy nawet przestawicie na te 150. Bo nie wiem, czy odblokowane mam, odblokowane. Sobie zobaczę w ogóle. Jak to gra nas, najpierw zobaczy, jaki to ma rozrzut na stop. Rozrzut to ma taki, że to jest dramat. Zaraz tu zobaczymy, bo ja jestem ciekaw. Tu już mam 34, taką plujkę. Podejrzewam, że to jest, a nie, to nie to. Potem masz trolla, który jest też do kawu jedynki i kawa dwójki. To jest to pewnie ten troll,
stok u KW2, a KW1 to jest takie lepsze działko. Już mam rozrzut 0,42. I to je bydło za 0,45. Taki kurna coś. Bo ja sobie muszę zastanawiać, czy KW85, czy T150, ale chyba KW85 jest lepszy. Chyba. Dla mnie. Dobra, sobie zrobię ten silnik od razu, nie? Że jeszcze jedną bitewkę, zrobimy ten silniczek. Zrobi się. A jeszcze przy okazji trzeba na fanpage'a, kurwa, coś z tym fanpage'em zrobić, czy wypierdolić, co? Chuj wie. O, teraz najlepsze losowanie. No teraz to fajne losowania, bo wcześniej to, jak była znowu łatka naprawiająca do matchmakingu, to start był tak chujowy, że to jest masakra. Jak Panther jest na dziewiątkach, to jest absurd. Potem coś tam, potem połowa jest taka łatwiejsza trochę, no pierwsza połowa chujowa, potem jest już lepiej. Ale nie jest tak mega kolorowo, wiecie, że macie tam na samym dole tabeli, kurwa, tak z 8 razy, a potem na przykład z 8 razy masz na górze tabeli. Nie, tak nie ma. Jest na środku, rzadko na górze. Takie buty. Bo niestety WG to w ogóle nie myśli, WG to jest chciwe. Albo je głupie, albo je pazerne. Na pieniążki. Bo tak, szczerze mi się wydaje, że chyba Crusaderem byłoby lepiej grać. Chociaż jest mobilniejszy i mniejszy. A też podjęga na depresji, podjęga trochę. Ja nie będę pchał arty, bo arty są 3 i nie. I arta ma... Możesz ty kurwa mać. Jebany touchpad. A tak to wcześniej się psuł. Jak miałem podłączoną myszkę, to touchpad nie działał. Serio, AMXLC Beast dostałem za niego z asystę? O, arta jest. Zajebcie ją. Proszę, zajebcie. Zajebcie to gówno. Chociaż żeby jedno było mniej. Żeby tego ogłuszenia zasranego nie było. Chociaż ja sam gram artą. Ale ja uważam, że trzeba dostać, żeby dostała nerfa. Ja tam nawet wpiszę na forum. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to dyskusja artylerii. A dyskusja o artylerii dalej coś się tam dzieje. A WG dalej ma to w dupie. No sorry. A oni... No kurwa mać! No... Was is das? Was is das, sztuk? Was is das? Przepraszam bardzo. Kurwa, HT stoi na środku, kurwa, drogi... przepraszam, na środku pola, napierdalają do niego i Arta tylko go napierdala, nie? I jeszcze kurwa arta i sama tam wyspotowana. Dla mnie szczerze ta mapa się trochę dobrze kojarzy, ale teraz to tak nie za bardzo. Już bym wolał szczerze, żeby to na jedynkach była taka mapka. Na jedynkach, dwójkach, trójkach to żeby taka mapka była. Bo ten klasztor jest tak ruchany, że to jest absurd. Bo jest tak, po pierwsze jest dosyć mała, po drugie primo... Jest dużo takich fajnych osłon, bo klasztor to jest taki dla mnie nie za fajny. Na pewno to byłaby lepsza alternatywa niż ten klasztor, bo ten klasztor jest tak po prostu niefajny pod względem tego, że większość kurwa ludzi to raszuje na wzgórze albo raszuje po jednej jeszcze flance dodatkowo. Albo kampi jeszcze na bazie. To jest już kurwa dramat. Albo siedzą tam przed bazą i tak stoją na przykład, bo tak mi się też zdarzało. Że stoją, kurwa, nic nie robią. Zamiast stanąć chociaż przy bazie i pilnować i spotować wrogów, albo pojechać w którejś tam flanki, bo teraz to ta flanka tam, gdzie teraz hateki, na przykład hateki jeżdżą na przykład na dychach, na tych kurwa turniejach, na przykład tam jeżdżą, tam artyleria w ogóle tam nie sięga. Przejeżdżają i potem dopiero tam pod koniec drogi mają przejebane. No, widzicie? I tak jest kurwa losowane. 3 kurwa... Podejrzewam, że będzie 5-15. I to dla wroga. Że nie ma bata, żebyśmy to ugrali. Po pierwsze 3 arty... Sorry, teraz już 2. Ale dalej uważam, że 3 arty to jest przegięcie i dla artylerzysty, bo nie może pograć. Ani dla innych graczy. Dlaczego? Dlatego otóż,
że arte 3 to są groźne dopiero tylko wtedy, gdy są odległe. To jest na odległość. To jest tak naprawdę jak snajper. Gruby versus snajper na bliskim dystansie to różnie z tym bywa. Ale przeważnie, jak jeszcze masz medyka na grubym, to snajpera spokojnie zabijesz. Tylko zależy jaki ogar, nie? Zależy jaki ogar. No. A jednak, o, jeszcze lepiej, 3-3-15. Dla wroga. Myślałem, że będzie 3-5-15, to wtedy. No i widzicie? I tak kurwa losuje. Tak losuje. Po prostu mapa chujowa dla mnie już tak naprawdę... Szczerze tej mapy już zaczynam tak nie lubić. Bo ja tak naprawdę z tych map, których nie lubiałem... Nie lubiłem raczej, przepraszam, nie lubiłem, mów po polsku i jełopie zajebany. To było na pewno tak, na pewno tak. Niech sobie przypomnę. Himmelsdorf zimą uwielbiałem tą mapę na początek, bo ona była piękna. Kopalnię też uwielbiałem, bo ta kurwa kopalnie Himmelsdorf zimą taki piękny. A teraz zostawili tylko ten brzydki sam Himmelsdorf i co to kurwa jest? Jakieś gówno kurwa, tak brzydkie to. Brzydkie, takie nieładne dla mnie. Jeszcze tam weź kurwa graj. No niby fakt, bo fajnie tam pograć, ale kurwa Himmelsdorf zimą to był piękny, nawet na 1-0 jakby był. Też by kurwa był majstersztyk. Stalingrad był brzydki, ale był chociaż praktyczny. A tutaj mamy. A tu mamy jakieś prowincje, a tu jakieś mamy studzianki, a tu mamy chuj wie co, a tak to jest gówno. Że tylko mapy tunelowe i tak dalej, że przepychanie i sranie w banie. Miałem zrobić, to ja robię. A tu są Chryslery. Chrysler. Mów kurwa normalnie je łopie. A tu se zobaczę. Bo tam szczerze nie ciekaw jestem jak u was tam w ogóle co wylosowało się, nie? Z tych całych... skrzynek, nie? Skrzynek, że o tutaj na przykład dostałem na Panterę 1, dostałem na Panzera 4, Panzer SF 4B, dostałem na 430U, dostałem na E5, na E3, dostałem na T30, Samułkę, Bishopa dostałem, jeszcze tam na Valentina. Aha, tutaj takie. Jedynie szczerze chyba ani jeden niepotrzebny mi praktycznie teraz. Tak to fajnie, że jest. Najprędzej chyba, nie, Bishopa chyba bym nie robił. Bishopa nie. Prędzej chyba ruskie albo niemieckie drzewko. Albo może włoskie. A tu włoskiego nie mam. Mam 7 uniwersali. A jak chcę ruskie mieć jakieś, na ISA 3 to nie ma. Nie ma. Jeszcze i tak muszę chyba najebać jeden, nie? Zobaczę tam. Jeszcze specjalnie sobie zobaczę. Ruskie drzewko. I tło. I tak tu napisali, że tu kurna trzeba mieć 3 takie i jeszcze 3 takie. I masz wszystko kurwa. A jak z tego co ja naliczyłem, to kurwa masz tylko na jedną część. Gdzieś jakoś tak. No i minus 12, a tu masz po 8. Tutaj dobrze. Ale se popatrzcie też na takiego mitfaka. Chyba ludzie z Bugie nie umieją liczyć. Nie potrafią liczyć. Że kurwa matematyki to chyba ten... Musieli w łapę dać babie od matmy. Mamy tak, 4 schematy. Sami se obliczcie. Macie 4 schematy na pojazd. I te schematy dają nam całkowity 100%. Czyli policzcie, 4 schematy podzielić się przez 100. Według ja tego jak się uczyłem, to 100% dzielimy na 4 to wychodzi 25%. Czyli za jeden taki schemat powinniśmy dostać 25%, a nie 18%, czyli 7% różnicy. 7% różnicy. No nie wiem do końca ile to było w expie, ale w procentach jest źle. Czyli tak naprawdę tu mamy 18, tu mamy 18, tu mamy 18. I te plus, jeszcze plus te 21, i tak naprawdę te 21 tutaj nie ma tego, tych unikających procentów, tylko się pojawiają tutaj. Czyli tutaj mamy na przykład 18% plus te 21. Czyli mamy 39. 39% daje nam ten ostatni.
a reszta jest tylko po 18, czyli te 3 są po 18%, a tu jest już dopiero 39. Ja tu mówię o ostatnim, żebym musiał zrobić to i dopiero wtedy to. I to jest jedynie tylko opłacalne dla graczy, którzy chcą szybciej grindować. Chociaż ja uważam, że grindowanie szybkie nie jest w ogóle sensowne. Lepiej pograindować powoli. Dlaczego? Bo jeżeli macie na przykład takie... Jeszcze wam tu powiem, pogadam. Jeszcze jedną rzecz wam tu powiem. Tak, mamy takie... Jeżeli dropnie wam w ESA, jakimś cudem dropnie wam wszystkie schematy do ESA. Czyli tam bodajże ile tych schematów? Jest chyba z 6. A nie, nie dowiem się. Przepraszam, nie dowiem się. Ale jeszcze zobaczę sobie na porównaniu do innych czołgów 7 tieru. Albo dobra, tu ruskie. I mamy... Tutaj jest 8. Tutaj jest 7. Czyli 8. 8 wam jakimś cudem schematów drobnie. Do tego ESA. Albo drobnie wam tyle, że spokojnie na ESA starczy. Odblokowujecie tego ESA. Nie robiąc w ogóle KW85. Nie robiąc w ogóle. Że robiąc tym działem, najwyżej wie, że sobie zrobicie to. Ale dział wam się nie chciało w ogóle robić. Zrobicie sobie najwyżej silnik, macie tu już za darmo odblokowane, możecie sobie go kupić, albo sobie zrobicie na przykład z żetonu te KW85, bo jest żeton na 6 darmową, chociaż ja uważam, że powinny być albo na 2 piątki, albo na 3 czwórki. Czyli nie wiem, na przykład nie wiem, na Hecera macie Luxa i jeszcze na jakiś, nie wiem, dajmy pojazd jakiś taki fajny. No nie wiem, niech pomyślę, P26 może taki być, ok? Że sobie tam dostajecie te za frajer 4 na stoku. Dostajecie te 4 na stoku. Wiecie, albo dwie, na przykład, nie wiem, dostaniecie KW1 i KW1S sobie zrobicie. I co macie? Te 5 czy tam 4 jest fajnie. 2, 3, tam, no 3, 4 powinny być moim zdaniem tak na logikę, albo 2, 5. A nie 6, 1 za frajer. Dlaczego? Dlatego tu, że na 6 robi się teraz syf. I robi się ten syf od tak... Że tak ten może być losowany, nie wiem, na topę z 4, z 5, albo na dół tabeli z 6, czy tam 6, przepraszam, no, 6 innymi, albo na dole tabeli z 7, 8. Jakbyście dostali taki żeton, ja rozumiem, że żeton się przyda, nie? Bo niektórych pojazdów serio by się przydał, na przykład 40 TP. Bo chyba tam nie ma za bardzo jakiegoś dobrego działa do odblokowania, bo WG tak zrobiło jak zrobiło i chujowe to drzewko jest. Lepiej zrobić gdzieś na końcu, jak gracie w tego WOTA i grindujecie te gałęzie, to na końcu lepiej. Wraz z Super Conquerorem, bo to jest chyba ta sama liga. Czołgów, które powinny mieć zbuffowane całą gałąź, a dalej są w dupie. A potem to chyba mi się wydaje, że jeszcze 60 TP jest gorszy od tego, bo chociaż tamten chyba mi się wydaje, że trochę lepszy jest, ale ja nie wiem, tylko z takich z moich przypuszczeń jest to. No i dobra, wracaj do tematu tego, nie? Tych schematów. Macie tych schematów, tam dostaliście na ESA, odblokowaliście tego ESA, nie robiąc w ogóle KW85 jakimś tam cudem, albo sobie odblokowując o tako, nie mając ani tego działa, ani tego. Czyli macie po prostu, macie to działo. Takie śmieszne po prostu, śmieszne. Nic szczerze tak za bardzo mocne. Jeszcze sobie zobaczę, czy specjalnie to, czy tamto. Tak, to jest do KW85. 85 D5T. Nie to. To. Szóstkowe działo. Macie z tym, z tą wieżą, z tym radiem, z tym silnikiem, z tymi gąskami. Praktycznie wasz jest taki ze schematów jest śmieciem. I dlaczego jest śmieciem? Dlatego otóż, że po prostu WOT się do końca z grindowaniem już nie za bardzo zmienił, że trzeba niestety mozolnie się męczyć z każdym tierem. Że te wam żetony wam roboty nie ułatwią w sprawie modułów. W żaden sposób wam nie ułatwią sprawy, bo nie ma na to niestety schematów. Nie ma. Musicie to sami grindować przez czas. Długi, krótki, byle jaki, ale jaki. Sobie zróbcie lepiej, nie róbcie stokowych pojazdów, próbujcie, jeżeli wiecie, sprawdzacie sobie te modułki, sprawdzacie, że ten jest do następnego pojazdu, jaki mam, że na przykład ta 120, dwójka, czy tam stówka jest do ESA, to ja robię to działo. Dlaczego ja robię to działo? Żeby ten pojazd był lepszy.
Nie żeby było tam, kurwa, żebyśmy się dalej maltretowali z tym KW-80, bo go nie lubimy. Tylko dlatego, żeby jak tego mamy ESA, to zawsze mamy lepsze działo, zawsze mamy większą przewagę. Jeżeli ktoś gra stokiem, jest debilem na ESie i robi, ma to działo, a wy macie takie piździdło, to wy jesteście, kurwa, od niego lepsi na bank. Nie macie lepszej od niego celności, nie macie takiej szybkostrzelności jak on, ale macie przewagę damage'ową. Jeżeli jeszcze będziecie mieli przewagę położenia, to jesteście, kurwa, na wygranej pozycji. Jeszcze, jak jeszcze skillowo macie lepiej, bo jak ktoś gra stokiem, no to jest debil po prostu czasami, nie? Z niektórymi drzewkami. Jeżeli ma stoka na ruskim drzewku, czy niemieckim, czy amerykańskim, to jest debil. Ale to nie u wszystkich, bo na przykład Sherman potrafi być chujowy na stoku, bo się nie da inaczej. Ale to jest inna bajka. Ale tu na przykład w wypadku KW-85 ESA, no to ESA ma na stoku, to jest debil. I się okazuje, że na przykład nie robił sobie KW-85 na full, bo KW-13 nie musicie sobie zrobić, ale jeżeli chcecie mieć tego ESA, to róbcie sobie full. Róbcie sobie full. Full modułki, full. Nie musicie robić elitki nawet. Odblokujcie wszystkie moduły. Sobie sprawdźcie, który wam lepiej ten. 100 czy 122, może nawet 85 dla was będzie lepsze. Ale wieża na bank wam się przyda. A czy radio, czy silnik, czy gąsienice. To się wam przyda. Działo już jest do wyboru. Możecie mieć piździdło, albo możecie mieć snajperkę. Tutaj tak samo. Jeżeli macie to, to będziecie mieli wtedy do wyboru to albo to. I sobie potem najwyżej ulepszycie do tego. I macie wtedy możliwość zdobycia ISM-a i zdobycia IS-3. I sobie grindowania tych powoli. Ja będę i tak robił najpierw IS-3. Nie będę robił ISM-a, ale będę trzymał ten pojazd. Bo w garażu i tak mam swój miejsca, bo jeszcze mam 10 miejsc. Więc tak naprawdę... Wam to się opłaca, wam to się opłaca całkowicie. Ja uważam, że jeżeli grindujecie cały czas jakąś tam linię, ja też polecam wam nie zużywać wolnego PD. Jeżeli ten pojazd nie jest aż taki masakryczny w waszych rękach, na przykład taki KW-85, gram nim średnio, gram tak, nie wiem, na WN-ie to sprawdzałem tak żółty, pomarańczowy, ale nie jest aż taki masakryczny jak na przykład, nie wiem, MX-12T w moich rękach. Na przykład, bo tu mówię, że na przykład tym się lepiej mi trochę gra niż tym. Tym się gra paskudnie, a tym taki jeszcze można przeżyć. To go rozwijajcie. Rozwijajcie tak, żebyście mogli odblokować sobie na przykład ESA. Żeby nie zużywać wolnego PD. Zużyjcie normalne PD i wtedy macie. A ty wolne PD zmagazynujcie sobie na przykład, bo może wam się kiedyś przydać. Na przykład na, nie wiem, na ESie na przykład chcecie... Wiecie, że nie wiem, te działa są chujowe, a potrzebujecie mieć expa, no to trzeba będzie grindować do tego z te 22 PL9 na przykład, nie? Albo podam jeszcze lepszy przykład. Macie jak panterkę. Jak panterka na stoku jest totalnym gównem. Na losowaniu jeszcze plus na dziewiątkach to jesteście gównem. Zero wsparcia. Zero wsparcia, zero praktycznie pomocy. Macie 7,5 czy 8,8 czy nawet 10,5, ja uważam, że jest chujowe. Bo 10,5 jest beznadziejne według mnie w ogóle. 8,8 jest najlepszą konfigurą, jeszcze najlepsze modułki. I to działo jest najlepsze, uważam. 8,8 pak R43L kośnik 71 jest najlepszym działem. A jeżeli macie to albo to działo, jesteście chujowi. Nie macie zero w ogóle szans wygrania. Musicie je odblokowywać. Zrobicie sobie jak pancera 4, macie to działo. Jak pamiętam. No tak. Macie to działo, potem musicie sobie uzbierać te, sorry, ale 16,5 tysiąca musicie sobie nazbierać free expa. Jeżeli chcecie mieć potem Fertka, czy jak panterkę 2, a potem jak Tiger i potem Jagodę. To musicie, sorry, ale musicie wtedy magazynować. Że na przykład, chcę mieć szybciej tego J Panterkę, mam tam na 10 tysięcy free expa, narobiłem i jeszcze tu mam jakieś tam trochę tego expa, mam na tym jak pancerz 4, to sobie odblokuję od Panterkę. Nie, stary, rób sobie dalej tego jak pancera 4, graj nim, rób sobie załogę, rób sobie expa i potem dopiero sobie odblokuj. Jak masz, że nie musisz w ogóle free expa używać, czyli tego expa, i odblokuj tylko z bitewnego, nie odblokuj z free expa. Narób sobie jeszcze tego free i potem sobie odblokuj. Jeżeli widzisz, że ten pojazd na stoku jest gówniany, to wtedy sobie odpal lepsze działo za ten, albo gąsienicę na przykład. Bo czasami też
w ogóle ruchało, bo ja sprawdzałem na przykład grille na stokowym gąsienicach da radę utrzymać wszystkie moduły lepsze. Potem się okazuje, ty kurwa, co jest? Czemu nie mogę tego działa sobie zamontować? Przecież kurwa mam, powinno, według moich obliczeń powinno starczyć, ja wliczyłem nawet te kurwa gąsienice, wliczyłem radio, gąsienice, silnik, kurwa, działo nawet wliczyłem te lepsze. Wyszło co? Jeszcze potrzeba kurwa lepsze gąsienice. Robiłem kurwa działo, kurwa jeszcze muszę gąsienice robić i chuj. Nie wykracz kurwa z mnie za bardzo. I kończę tym akcentem, dziękuję, do widzenia, do następnego odcinka, pa pa.